Czy ten Pokémon chce, żebyście go ujeżdżali? Bynajmniej. Nazwy Pokémonów bazują od lat na różnych żartach i grach słownych, m.in. Ekans to od tyłu Snake, czyli wąż. Przez to też, by zachowano żarty w różnych krajach, w różnych regionach mamy czasem inne nazwy. Anglojęzycznie chociażby mogą znać tego stworka jako Blastoise, ale w Niemczech to już Turtok. Niemiecki, język miłości. Niektóre stwory jednak mają bardziej uniwersalną nazwę, no w większości wersji Pikachu to Pikachu. Ciekawy jest natomiast przypadek Miraidona z Pokémon Violet, którego, jako że jest naszym środkiem lokomocji, nazwę można odczytać dosłownie Mi Ride On, jeżdżenie na mnie, zabawne. Ale guzik prawda, bo jego nazwa może tak naprawdę brać się z czegoś zupełnie innego. Bo jeśli Miraidona trzeba ujeżdżać, to co z Koraidonem z Pokémon Scarlet? Czemu tu nie ma żartu? No, jako że jeden z nich nawiązuje do dalekiej przyszłości, a drugi do prehistorii, ich nazwy zdają się brać od japońskich słów Mirai, czyli przyszłość, i Koraj, starożytność, czasy niepamiętne. Czyli Miraidon to nie Pokémon do ujeżdżania, ale zwyczajnie smok z przyszłości.